Spójrzmy, jak padały bramki w tym spotkaniu. Najpierw trafili goście. Nieoczekiwanie w 69 minucie Agron Memedi wyprowadził zespół z Macedonii na prowadzenie. Ale ruch odpowiedział szybko w 74 minucie, a konkretnie odpowiedział Arkadiusz Piecha, więc najlepszy strzelec niebieskich dośrodkowywał Maciej Jankowski. No i Piech pokonuje Pawłowicza po pięknym trafieniu z główki. Zresztą kolejna akcja też piękna, kolejne trafienie Piecha też znakomite. No właśnie, znowu Arkadiusz Piech, 83 minuta, znakomita główka i było 2-1. Ruch wygrał to spotkanie 3-1. Mecz na cichej obserwował prawie komplet 4000 widzów. Komplet, no bo tyle to spotkanie mogło obejrzeć. Piotr Stawarczyk ustalił wynik spotkania i Ruch u siebie wygrywa 3-1.